to jest gówno prawda. Pierdolą głupoty, za przeproszeniem. Bo kurwa sami nabijają sobie kurwa kasę, a my się napierdalamy. Zróbmy, Artur, walkę. To jest Boks jest sponsorowane przez miejsce przygotowań Tomasza Adamka, hotel Blue Mountain Resort oraz firmę Bilo Poland. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku z Krzysztofem Zimnochem. Dawno, dawno cię nie było na ringach, ale dzisiaj miałem okazję zobaczyć twoje sparingi. Widzę, że trenujesz i jest szybkość. No jest szybkość, bo waga dużo spadła. Tyle na temat... Jak bardzo waga spadła? 90 kilo waży, także jest dobrze. Czyli teraz zamierzasz startować w kategorii cruiser? Tak, teraz będę walczył w kategorii junior ciężki. Masz już jakieś propozycje? Masz już jakieś plany? No, chciałbym wejść do ringu jak najszybciej, tylko nie wiem gdzie, nie wiem u kogo, nie wiem z kim. Pracuję nad tymi kwestiami, rozmawiam z różnymi promotorami. Dostaję różne propozycje, ale nie są to propozycje, które mnie satysfakcjonują. Zobaczę, co będzie dalej. A chodzi o twoje wymagania finansowe? Uważasz, że teraz zasługujesz na większe pieniądze niż ci proponują, czy chodzi o zawodników, których ci proponują? Wiesz co, bardziej to chodzi o perspektywy, tak? Wiadomo, że też boks zawodowy to są pieniądze. Ja jestem świadomy tego, że zmieniłem kategorię wagową, że jestem po porażce i nie było mnie, nie mam mnie prawie 2 lata w ringu. Także na obecną chwilę nie wiem, czego się spodziewać, jakich pieniędzy się spodziewać. Jeżeli to będzie propozycja od kogoś, kto będzie miał na mnie jakiś plan i będzie chciał, żebym poszedł troszeczkę dalej niż jedna, dwie walki i żeby spróbował mnie doprowadzić do czegoś w kategorii cruiser. Nie? Ja sam tak naprawdę nie wiem, czego mogę się spodziewać na obecną chwilę po sobie. Także chciałbym wejść, stoczyć walkę i wtedy będę bardziej świadomy, gdzie jestem, kim jestem w ringu i czy mogę liczyć na dobre walki, na dobrych przeciwników, no i oczywiście na dobre pieniądze. Wspomniałeś ostatnią walkę, oczywiście przegrałem z Abelem. Już wcześniej miałeś okazję powrócić po przegranej przed czasem, która wydawała się podobna. Walki wygrane, duża walka w perspektywie, cofnięcie się poprzez przegraną, ale wróciłeś, zrewanżowałeś się wtedy molo. Jak ciężko jest sobie poradzić psychicznie właśnie z taką przegraną przy takiej dużej publiczności gdzieś w otwartej telewizji? Wiesz co, tą porażkę przeżyłem dużo, dużo, dużo go ciężej niż tą porażkę z molo, nie? Bo wtedy szybko wszedłem do ringu z Eirichem, udało mi się wygrać, wygrałem, później walka z Marcinem Rykowskim. I to wszystko jakoś szło, nie? Teraz Abel wyrwał mi serce. Ja po walce się rozpłakałem. Nie wiedziałem. To po prostu totalna katastrofa była i psychiczna, i fizyczna, i naprawdę. Jeszcze później się dowiedziałem o tej chorobie i to naprawdę ciężki był dla mnie cios. Ale wróciłem, trenuję cały czas, wzmacniam się, zrzuciłem, tak jak mówiłem, zrzuciłem te kilogramy, zrobiłem głodówkę 21-dniową, oczyściłem się i teraz chcę wejść do ringu. Wróciło te wyrwane serce. No i teraz tak naprawdę wierzę, że mogę wygrać. Nie chcę mówić, że mogę wygrać. To znaczy mówię, jestem świadomy tego, że chcę wygrać z każdym i wierzę, że jest to możliwe. Tylko nie wiem, czy będzie mi to dane. Zobaczymy. Nie sposób nie zapytać Cię, ponieważ Wasze kariery gdzieś zawsze chyba już będą złączone, o Artura Szpilkę.
Zawsze między wami była gdzieś zła krew. Już wcześniej oskarżałeś go o jakieś rzeczy na kadrze, już wcześniej były popychanie się na konferencjach prasowych, ale ostatnio znowu zacząłeś go atakować gdzieś w social mediach. Ciągle liczysz na tą walkę z nim? Tak bardzo go nie lubisz? Czy to jest wyzwanie sportowe, które chcesz mieć? Czy to jest kwestia po prostu zamknięcia pewnego rozdziału? Dlaczego tak bardzo gdzieś ciągle wyzywasz Artura Szpilkę? Co to taka jest kwestia też i tego, że ludzie chcą tej walki. I można zarobić na tej walce. To jest nieprawda, co mówią promotorzy, że tyle nie można zarobić, że telewizja tyle nie płaci. To jest gówno prawda. Pierdolą głupoty, za przeproszeniem. Bo kurwa sami nabijają sobie kurwa kasę, a my się napierdalamy. Zróbmy, Artur, walkę, umówmy się, zróbmy walkę, dogadajmy się z telewizją i będzie walka i zarobisz ty i zarobię ja. Już. Nie będę owijał tutaj w bawełnę. Jest według ciebie teraz numer jeden, jeżeli chodzi o emocje, walka w Polsce? Oczywiście. Od tej potyczki, gdzie mnie zaatakował na konferencji prasowej, nie wiem też dlaczego, tak? Chyba ze strachu przed porażką. Wiem, że jestem lepszym zawodnikiem. Wygrałem z nim kiedyś, znokautowałem go. To znaczy, wygrałem z nim przed czasem. Był liczony kilka razy w walce ze mną. Fakt, że był młody, ale na dzień dzisiejszy on w porównaniu do mnie to też jest młody, mniej rozwinięty intelektualnie, fizycznie, psychicznie. On po prostu jest dużo, dużo, dużo niżej ode mnie. Tylko że tak naprawdę ludzie może tego nie widzą. On sam siebie wywyższa i ma za sobą największego promotora w Polsce, który ma największe kontakty. Teraz depcze mu po piętach Mateusz Borek, który nie wiem, czy dalej będzie w tym biznesie, bo ostatnia gala mu wyszła bardzo dobrze, tylko nie wiem, czy on zamierza dalej w tym tkwić, bo polski boks na obecną chwilę to nie powinien tak wygrywać. To jest niezdrowa rywalizacja. Niezdrowa rywalizacja między przede wszystkim zawodnikami, między mną a między Szpilką. To jest niezdrowa rywalizacja, to nie jest sport, to jest chore. Jeżeli między zawodnikami są takie rzeczy i ludzie chcą oglądać chorą rywalizację, to sami są chorzy. Bo to jest chora rywalizacja. Jeżeli my, zawodnicy, w taki sposób rywalizujemy, to my jesteśmy też w pewien sposób chorzy. Promotorzy, żeby w taki sposób rywalizowali, to jest chore. Nie powinno czegoś takiego być. To jest sport. To jest szermierka na pięści. To jest najstarszy praktycznie sport na świecie. Bo nie wiem, czy wiesz, jaka jest historia boksu. Poczytaj sobie, z czego wywodzi się boks. Kiedyś gladiatorzy walczyli na gołe pięści. To jest... Naprawdę, to w starożytności były walki na gołe pięści. W Koloseum. Żeby takie rzeczy robić, żeby w taki sposób podkładać sobie świnie, my jako zawodnicy i promotorzy jeszcze nas naśladują? Jasne, ale jednak sam to trochę prowokujesz, tak? Nagrywając na przykład filmiki. Czyli jednak, nie wiem, zdajesz sobie sprawę, że kibice to lubią i dlatego to robisz? Czy to po prostu emocje już są tak silne i sprawy zabrnęły tak daleko? Ja już mówiłem o tym, że mogę Artura Szpilkę przytulić, nic do niego nie mam. Ja już mu dawno wybaczyłem. Jeżeli wejdę z nim do ringu, to tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać z nim walkę sportową. Jeżeli on czuje do mnie jakąś złość, nienawiść, to ja tylko mogę prosić go, żeby mi wybaczył. No. Żeby po prostu wybaczył mi to, tylko i wyłącznie, że chciałem z nim wejść do ringu. Bo ja tylko chciałem wejść i stoczyć z nim walkę. Nie wiem, dlaczego on mnie zaatakował.
Nie mam zielonego pojęcia. Na temat tego, co się stało w sądzie z tymi ludźmi, to my wcześniej, jak byliśmy kolegami, kilka miesięcy wcześniej, byliśmy na jednej gali, razem na jednej gali walczyliśmy. Mało tego, byliśmy na tej podczas tej gali, będąc w hotelu, byliśmy w jednym pokoju. Naprawdę. I my rozmawialiśmy na temat tej historii. I ja mu opowiedziałem, jaka była historia. I jakoś wtedy nie miał problemu do mnie. Tylko wtedy był problem, kiedy mieliśmy razem wejść do ringu. On po prostu nie wytrzymał ciśnienia. Dla tych, którzy może nie wiedzą, to chodziło o tą sprawę gdzieś pod klubem, tak? Gdzie ty odparłeś tam atak jakichś ludzi, którzy się rzucili z maczetami, jeżeli dobrze pamiętam, tak? A później policja cię w tej sprawie przesłuchiwała i zdaje się, że to nie jest tak, że ty dostarczyłeś jakiekolwiek nazwiska, tylko po prostu zeznałeś, że jacyś ludzie cię napadli, tak? Więc to w ogóle dla mnie też była zawsze dziwna sprawa. Nie znam się na tych ulicznych, że tak powiem, prawach ulicy, ale cała ta sprawa faktycznie była dziwna. Natomiast ty też gdzieś tam wystrzeliłeś w jego kierunku. No dobrze, nie rozmawiamy już o tym, o tych złych emocjach. Jesteś w treningu, nowa waga, czyli rozumiem, że to jest kwestia tak naprawdę miesięcy, kiedy zobaczymy cię w ringu. Tak, kwestia miesięcy, tylko jeszcze nie wiem u kogo, nie wiem z kim będę walczył. Zobaczymy, czy uda mi się nawiązać nić porozumienia z którymś z polskich promotorów. No i tyle. Jeżeli nie, to będę szukał walki za granicą. Mam możliwości, żeby walczyć w Anglii, mam możliwości, żeby walczyć nawet w Stanach. Zobaczę, co będzie się działo. Mateusz Figiel był dzisiaj twoim sparring partnerem, a właściwie chyba ty jego, chociaż już sam nie wiem, jak to wyglądało. On szykuje się do turnieju wagi ciężkiej Orki Boxing Promotion 10 maja w Kościerzynie. Jak według ciebie wygląda ten zawodnik, który będzie debiutował na ringach zawodowych, mimo że ma już całkiem fajną tutaj karierę amatorską? No, jeżeli chodzi o sparring partnera, to ja dzisiaj byłem Mateusza sparring partnerem. Mateusz, często sparowaliśmy już wcześniej razem ze sobą i systematycznie sparujemy i z perspektywy czasu, jak w odległości czasowej i nawet tak, kiedy ostatnio sparowaliśmy, a dzisiaj to jest różny, już inny zawodnik, on się cały czas rozwija, także ja wierzę, że jest szansa, że wygra ten turniej. To jeszcze cię zapytam, bo w Polsce jest dużo cruiserów, ty mówisz, że ta kategoria cruiser byłaby teraz dla ciebie odpowiednia, więc pewnie miałeś w przyszłości się zmierzyć z takimi zawodnikami jak Głowacki czy Cieślak, z którymi z nich sparowałeś, żeby gdzieś tam poznać ten poziom, bo to już jest jednak poziom gdzieś tam europejski, światowy, więc pewnie masz jakieś odniesienie, jak wygląda ta kategoria cruiser. Kiedy sparowałem z Mateuszem, chyba, nie pamiętam. Z Masternakiem, tak? Tak, z Mateuszem Masternakiem, kiedy on już był, kiedy ja byłem zawodowcem i on już był zawodowcem, kiedy siedziałem, tylko nie pamiętam, kiedy dokładnie to było. O, jeszcze jak był, współpracował z trenerem Gmitrukiem, Piotr Pożyczka, świętej pamięci, nie? To wtedy było, wtedy poznałem Piotra Pożyczkę. To sparowaliśmy, nie pamiętam, w którym to roku było. I to były dobre sparingi. Wcześniej, przed Mistrzostwami Świata, jak Mateusz Masternak był już zawodowcem, ja byłem amatorem. Przed Mistrzostwami Świata w Chinach w 2005 roku, pamiętam ten sparing, to Mateusz Masternak... Pamiętam, że przegrałem ten sparing, że był lepszy ode mnie, naprawdę. I to, w jaki sposób zbijał moje ciosy i w jaki sposób, jak się zachowywał w ringu, to widać było różnicę już tego zawodowstwa między zawodowstwem a amatorstwem. Także tak naprawdę walka na obecną chwilę z Mateuszem Masternakiem to byłaby dla mnie czymś wow, ale wierzę, że mógłbym wygrać tą walkę i tak naprawdę mierzę w Mateusza Masternaka i chciałbym z nim stoczyć. Może będzie mi dane, żeby z nim wejść do ringu. Kiedyś też boksowałem na amatorstwie
z Krzyśkiem Głowackim. A nie Krzysiek Głowacki się wypowie na ten temat, jak to było i tyle, bo nie, to było dawno, on był mistrzem świata, ja w zawodowstwie praktycznie nic nie osiągnąłem i nie będę tutaj mówił, czy byłem lepszy, czy byłem gorszy. Wygrałem tą walkę, ale to nie ma najmniejszego odniesienia tak naprawdę, co było kiedyś, a co jest teraz. Nie wykluczam walki z Głowackim i wierzę, że wynik byłby naszej walki taki, jak był, kiedy walczyliśmy pierwszy raz. Super, dziękuję Ci bardzo. Już słońce nam tutaj zaszło całkowicie, ja jestem sam i bez światła, więc skończymy ten wywiad. Bardzo dziękuję Ci. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Wszystkich fanów boksu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wielopolan.